Dzień dobry, kochani. Tutaj czytaczki Adama. I mam dzisiaj dla Was zbiór opowiadań Trumana Capote, Miriam. I wydane, jak widzicie, z serii Kolibra. Zanim przejdę do omówienia samego tomiku, chciałbym Wam powiedzieć parę słów o Trumanie Capote. Truman Capote to jest najbardziej chyba oryginalny powieściopisarz i nowelista Ameryki Północnej. Miał 1,60 cm wzrostu, czyli był niskim mężczyzną, a jego głównymi bohaterami jego nowel, opowiadań, były dzieci. Ja mam taką hipotezę, że Truman Capote właśnie przez to, że miał niski wzrost, miał kompleksy na tym punkcie i, no, i chciał dorównać dzieciom, albo może inaczej. Truman Capote nie dorównywał dorosłym ludziom. Znaczy, nie dorównywał z wzrostem oczywiście, nie inteligencją, nie wrażliwością, nie wiedzą, tylko z wzrostem. Znaczy, miał bardzo dużą inteligencję, miał dużą wiedzę, ale nie chodzi o ten wzrost. 1,60 cm to jest niezbyt wysoki człowiek. Dzieci mają 1,50 m. Te gimnazjaliści na przykład mają chyba 1,50 m, 1,60 m. No, czyli prawdopodobnie Truman Capote mógł pisać tylko o ludziach jego wzrostu. A o jego wzrostu są dzieci. Takie już nastolatki oczywiście, ale jeszcze dzieci. Jest to moja hipoteza. Hipoteza ułożona wczoraj, gdy myślałem o tym tomiku opowiadań. Nie powiem gdzie, w jakich okolicznościach ta teza została wysnuta, bo to jest jednak bardzo intymna sprawa. Ale już mówiąc, tak już poważnie mówiąc, wysnułem hipotezę, że Truman Capote pisał o
ludzie, którzy mieli ten sam wzrost co on. Oczywiście dzieci Trumana Capote nie są dziećmi do końca. Być może wygląd, wzrost mają dziecięcy, ale umysł, sposób wyrażania, sposób traktowania innych ludzi mają już taki bardziej dorosły. Dorosły i zwichrowany. Nie mają takiego poczucia, że są dziećmi, ale też nie mają takiego poczucia, że są dorosłymi. Gdzie krążą między dzieciństwem a dorosłością. Tytułowa bohaterka tego tomiku, tytułowa bohaterka opowiadania z tego tomiku, puka pewnego dnia do nieznanej jej osoby, kobiety, i prosi o nocleg. Po jakimś czasie Miriam zadamawia się u gościnnej pani. No, traktuje ją właściwie nie jak gospodynię, tylko jak gościa. Przejmuje obowiązki gospodyni, ta dziewczynka. No, po pewnym czasie ta pani ma dosyć gościa i wszystko robi, żeby dziewczynkę jakoś usunąć ze swojego życia, ze swojego domu. I czy to się udaje? No nie powiem wam, bo to jest puenta. Moim zdaniem Miriam ma cechy takiego wampira jakby. Ma takie cechy ponad człowiecze. Nie jest to taka dziewczynka z krwi i kości, ale ma takie cechy właśnie takiego wampira, takich stworów, których można spotkać w powieściach fantasy. Chciałbym wam też zarekomendować opowiadanie Pan Bida. Pan Bida to jest opowiadanie o kobiecie, która sprzedaje swoje sny. I przez to traci poczucie swojej wartości. Ma kłopoty z porozumieniem się z otoczeniem. Ma kłopoty z porozumieniem się z sobą samą. Nie ma takiego poczucia wartości. Nie ma takiego poczucia
stabilność. I chociaż już ma tam 20 parę lat, bo 30 parę lat, to wychodzi z niej dziecko. Takie dziecko upierdliwe, tak mówiąc niedelikatnie, taka osoba, co tupie nogą za każdym razem, kiedy coś jej się nie podoba. Chudnie, nie może strawić posiłków, przynosi, nie może strawić posiłków. No jest to taki świat odrealniony. Ta dziewczyna, kobieta zapada taką marę, taką bezsilną marę. Nie widzi otaczającego jej świata. Nie ma takiego poczucia obowiązku wobec innych ludzi. Obowiązku wobec siebie też już nie ma. Ten obowiązek zanika w niej. I to wszystko przez to, że jeden człowiek kupuje od niej sny. A gdy prosi go o odkupienie snów, pan mówi, że nie może oddać tych snów, bo są zużyte. Tutaj się zbliża puenta. Nie mogę wam powiedzieć naszych losów, naszej bohaterki. Zostały jeszcze dwa opowiadania. Tak? Dwa. Tak. Nawet chyba trzy. Nie, dwa. Dzieci w dniu urodzin i drzewo nocy. Dzieci w dniu urodzin. To jest błąd. Dzieci w dniu urodzin. No i to jest opowieść o dziewczynce. Takiej jakby siostrze Miriam. Takiej siostrze duchowej. Ta dziewczyna przyjechała do małego miasteczka, gdzie obowiązują pewne zasady. Ona tych zasad nie rozumie, nie chce ich zrozumieć, ma swoje własne zasady. One są takie na pograniczu dzieciństwa i dorosłości. Ma wygląd dziecka, zachowuje się jak taka stara malutka. Znaczy to powiedzenie? Stara malutka. Kapryśna jest. I to bardzo, bardzo, bardzo kapryśna. To jej się nie podoba. Na to się jej nie podoba. By wszystko zmieniała. No w ogóle taka jest królewna na ziarnku grochu. I dzieci z pobliskich domów nie wiedzą, co z tym zrobić. Co
zamysznym fantem. I tutaj chciałbym już zwrócić uwagę na pewien szczegół, bardzo ważny szczegół. Niestety pan Truman Capote powiedział puentę na początku opowieści. Ja nie bardzo lubię, a nawet powiem tak ostro, nienawidzę, jak ktoś taki pisze, jak autor pisze na początku opowieści, co się stanie pod koniec. Nie bardzo lubię. To jest taki po co pan pisał tą opowieść? Jeżeli już na samym początku wiemy, jak się ona skończy. Odpowiedzi może być tylko jedna. Pan autor chciał opisać, co było między początkiem a końcem. Być może w samej historii jest jakaś zagadka, jakiś dylemat filozoficzny, jakaś haczyk. No nie powiem wam, ale na początku czytania tej opowieści miałem taką minę miałem. A pod koniec mięśnie mi się rozluźniły i przyznałem rację Romanowi Capote. To jest taki zabieg, bardzo, bardzo taki, no być może dla niektórych z was, dla mnie też, taki no niezbyt przyjemny opowiedzieć, co się stało jak pod koniec opowieści, ale z drugiej strony można przeczytać tę opowieść tak jakby ją się znało, ale można odkryć różne inne rzeczy. Nie powiem wam jakie, bo to jest taka opowieść senna, półsenna, na wpoły realistyczna, na wpoły taka bajkowa. No tak jak wszystkie i pozostałe opowieści Romana Capote tutaj umieszczone w tym tomiku opowieść. A ostatnia opowieść Drzewo nocy najmniej jakoś mnie zajęła. Być może nie jest to, już miałem dosyć tego klimatu, bo wszystkie opowiadania są w tym samym klimacie, takim odrealnionym, na wpół rzeczywistym, na wpół sennym. Jest to opowieść o młodej dziewczynie,
takiej już nienastolatce, a jeszcze nie dorosłej, która wsiada do pociągu i zaczyna konwersować z nieznajomymi. I z tej rozmowy wynika dużo takich niepokojących spraw. Bo niby ci rozmówcy są ludźmi, ale tak nie do końca. Niby mają ludzki wygląd taki, ale tak nie do końca one są. Nie do końca oni są ludźmi. Nie powiem, bo nie lubię zdarzać błęd. Co tu powiedzieć o tym tomiku opowiadań? No, Tomasz Kapoti w tych opowiadaniach mógłby być nazwany autorem fantasy. No, mógłby, no, takich fantasy, takich horrorów dla dorosłych, takich opowieści ze snu. Mógłby, no, moim zdaniem, wpleść wątki, które stworzyłyby taką opowieść, jak Łodnika na przykład. No, mówię o tym ostatnim opowiadaniu. Mógłby jeszcze tak rozszerzyć jakby tą nowelę. No ale mamy to, co mamy, dostaliśmy to, co dostaliśmy. No, to nie jest taka, to nie jest oczywiście zła literatura, tylko, jakby to powiedzieć, wyobraźnia, fantazja przy czytaniu tych opowiadań bardzo działa. Moja oczywiście wyobraźnia. Nie wiem jak wam, ale moja wyobraźnia działa tak. Miałem niedawno sny, które ułożyły się z tych opowiadań, z opowieści zawartych w tym tomie. Może wam coś opowiem. No można przeczytać oczywiście i przeżyć taką właśnie cenną atmosferę tych opowieści. To jest krótkie, ma 200 chyba, nawet nie, 130 ma, 130 stron, 2 dni chyba czytałem i 2 dni przeczytałem, a przeżywam już chyba 2 tydzień. Bo to jest taka właśnie taka proza, którą można przeżywać, przeżywa się dość długo.
Właśnie Truman Capote, William Sergiar z Kolibrem, znana Wam pewno już z mojego kanału. 4 opowiadania z pogranicza rzeczywistości i snu. Przy czym sen jest bardziej ważny od rzeczywistości. Tak na 80% sen, a 20% rzeczywistości. To jest to. Jeżeli Wam się podobał filmik, dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Ja z Wami się już żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Teraz będzie o wojnie. Zupełnie inna opowieść niż Trumana Capote. No to czuka. Subskrybujcie. Do zobaczenia w przyszłym filmiku.